Możemy? Kameruj się. Cześć Boże, witajcie. Dzisiejsze słowo brzmi groźnie, bo słowo, którym się modliłem, to wilk. Mamy taki wyjątkowy tydzień powtarzających się co drugi dzień w zasadzie Ewangelii. Od niedzieli Dobrego Pasterza znowu pojawia się nam kolejny raz Ewangelia dzisiaj. Ta, którą czytaliśmy w niedzielę. Mówiliśmy sobie już o pasterzu, mówiliśmy sobie o najemniku. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do modlitwy słowem wilk. Dlaczego? Ponieważ słowo wilk, lukos z greckiego, słuchajcie, no, nie jest łatwym do wyobrażenia sobie tej sytuacji, w której wilk pojawia się we wspólnocie owiec. No jest to, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj dla nas trudne, może dla ludzi, którzy mieszkają jeszcze w górach i zdarza się im ucierpieć z powodu napaści wilków, czy zagryzionego stada, czy jakichś zwierząt w gospodarstwie. To mogą jeszcze jakoś wyobrazić sobie tę sytuację. Natomiast dla nas jest to trudne. Natomiast przeciekawą rzecz zobaczyłem, gdy dotarłem do greckiego tekstu i to słowo lukos, które przetłumaczyłem, okazuje się, że rzeczywiście oznacza wilka, ale także w przenośni oznacza, uwaga, okrutnych, chciwych, drapieżnych, niszczycielskich ludzi. No i powiem wam, że to mnie zszokowało, bo ile trudno mi sobie wyobrazić wilka w stadzie jako zwierzę, to okrutnych, chciwych, drapieżnych i niszczycielskich ludzi we wspólnocie niestety już tak. O wiele łatwiej jest mi sobie nie tylko wyobrazić, ale co więcej, spotkałem w swoim życiu, będąc w kościele, ludzi, którzy są okrutni, chciwi, drapieżni i niszczycielscy. To się wiązało z ogromnym cierpieniem dla wspólnoty, ogromnym cierpieniem owiec i ogromnym cierpieniem także tych ludzi, którzy stali się wilkami z różnych powodów, ale ostatecznie ta cała okrutna chciwość, drapieżność i niszczycielski charakter uderzyły ostatecznie w nich samych. Wcześniej oczywiście spustoszenie robiąc we wspólnocie. Więc dzisiaj módlmy się, kochani, za naszą wspólnotę, aby była chroniona od takich wilków, ale też módlmy się, aby nasze serce nigdy nie stało się sercem wilka. I niech te nasze serca zostaną dzisiaj pobłogosławione w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem.